żółte koszulki, niebieskie spodenki to drużyna Elany, a arbitrami w tym spotkaniu są sędziowie z Poznania: Łukasz Słoma, Michał Arentewicz, Wojciech Fieduk i Wojciech Szen. Rozpoczniemy pierwsze 45 minut spotkania na stadionie imienia Grzegorza Duneckiego w Toruniu. Zablokowany jeszcze w środku, walczą zawodnicy Kalisza. Uderzenie zablokowane, nie ma spalonego. Jeszcze raz będą próbować goście. Strzał obok bramki Świtalskiego, strzelał chyba. Wróblewski teraz dobrze wchodzi w pole bramkowe, pole karne dośrodkowuje, ale bardzo niedokładnie. Przeszkadza obok niego Czech. Dobre podanie do Tomaszewskiego, nie ma spalonego. Aj, lepszy o piłkę. Tomaszewski jeszcze się obraca, uderzenie, ale to było zbyt czytelne. Uderzenie. Jest blisko Szatkowski, będzie wrzutka, dobry lob, jest głowa, ale znakomitym refleksem poprzeć teraz Adam Basiluk i nie poradzi sobie teraz z tą akcją ofensywną Kalisza. Szatkowski, podanie od razu Tomaszewskiego, nie ma spalonego. Tomaszewski biegnie przed pole karne i jest przy nim już defensor. Tomaszewski będzie podawał uderzenie obok bramki Basiluka, bardzo ładna. No i dokładne podanie, szansa na strzał z dystansu, dobrze wyprowadzona piłka, ale prowadzą spokojnie. Teraz uderzenie z dystansu Mateusza Gawlika. Kiesielski obróci z piłką i jest tutaj Sówka, ale powstrzymana to podanie przez Torunian. I przy piłce Adam Majewski obok, Błażej Kiesielski zaczynają grę. Trzymający Tomaszewski, jednak jeszcze przy nadobaniu Tomaszewski. Jest tam Szatkowski, Szatkowski. Podanie, Majek Szak! I mija piłka niestety obok bramkę. I szansa dla Tomaszewski. Przeciąg, podanie, uderzenie Tomaszewski, ale ta piłka obita. Jeszcze do prądów, jeszcze szansa. Szatkowski długo przyjmuje piłkę. Trafia prosto wracającego obrońcę Kaliskiego. Dobre podanie po linii, tutaj ze świeżymi siłami zawodnik, który dopiero się pojawił. No i niedokładnie teraz interweniują Torunianie, ależ fatalnie uderzył z numerem 15 Adam Majewski. Dobrze Ciesielski jest znaleziony na drugiej stronie błyska. Ciesielski ładnie rysuje z marszałkiem. Ciesielski biega, będzie strzelał, ale dobrze ze ślizgiem zdążył Mateusz Parzyszek i ratuje teraz sytuację. Piłką Wróblewski dośrodkowanie, miękko pole karne. Jest tutaj, przepychający Szatkowski, nie ma karnego, ale pik łapie Wasiluk. No, miał teraz sporo trudności Tomaszewski do środka. Jest tu Witucki. No uderzenie, ale oj, niedokładnie teraz Wasiluk interweniował, gdyby tam był bliżej jeden z graczy. Jeszcze teraz Czajkowski do Parzyszka, do Poczwardowskiego, jest miękka wrzutka i strzał! No dobra sytuacja znowu dla Torunia, aż tam zdenerwował się. Szatkowski uderzenie, ale znakomicie Wasiluk. No dobra to była sytuacja, to chyba Maćkiewicz strzelał z numerem 10. Jeszcze jedna szansa, jest gol! Elana prowadzi 1-0. Bartosz Maćkiewicz, a więc ten zawodnik, który przed chwilą pojawił się na boisku, daje prowadzenie. Nie, to Michał Żurowski. Ależ znakomita sytuacja toruńskiej drużyny. Michał Żurowski, numer 21, daje prowadzenie i gola. Być może na zwycięstwo toruńskiemu zespołowi. No i zobaczmy, jak będą egzekwować ten rzut wolny goście. Dobra wrzutka, główka, piłka obok bramki jednak Świtalskiego. Oj, było bardzo niebezpiecznie. Oczywiście widzimy, że zawodnicy z Kalisza to są roczniki 9-7, a więc niespełna 18-latkowie. No i jeszcze strzał. Poczną siatkę trafia z tego rzutu wolnego zawodnik Elany. I mamy koniec spotkania. 1-0, Elana Toruń pokonuje KKS Kalisz i tym samym zdobywa kolejne cenne 3 punkty w trzeciej lidze kujawsko-morsko-wielkopolskiej, a bramkę na wagę 3 punktów zdobył w minucie 80. Gracz numerem 21 Michał Żurowski. Ważne, że mamy te punkty, bo są bardzo nam potrzebne i myślę, że to szczęście zacznie nam dopisywać, bo takie nam było bardzo brakuje.